godzinach porannych w niedzielę doszło do wielu eksplozji w Kijowie. Rosjanie przeprowadzili ostrzał rakietowy w dzielnicach Darnicka i Dnieprowska we wschodniej części stolicy. Jedna osoba została ranna, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. W obwodzie donieckim spłonęła Ławra Świętogórska, jedna z największych drewnianych świątyń na Ukrainie. Wcześniej bezcenny zabytek ostrzelano. W ławrze przebywali mnisi i mniszki, a także około 300 uchodźców. Cztery osoby zginęły na miejscu, cztery inne zostały ranne. Minionej doby wróg ostrzelał także miejscowości w obwodach ługańskim, donieckim, czernichowskim, charkowskim i mikołajowskim. Agresor kontynuuje naloty rakietowe i powietrzne na infrastrukturę wojskową i cywilną na terytorium naszego kraju, również w Kijowie. Na obszarze Wołynia i Polesia utrzymują się też zagrożenia atakami lotniczymi z terytorium Białorusi. Rosyjska armia użyła amunicji fosforowej w okolicach miejscowości Czerkaski-Tyszki w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Jest z nami cały naród Ukrainy, zwyciężymy, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski na filmie opublikowanym w setny dzień rosyjskiej inwazji. Dodał, że są trzy wartości, dla których wszyscy walczą: pokój, zwycięstwo, Ukraina. Równo 100 dni temu obudziliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. W 2014 roku Rosja przyszła do nas z jednym słowem. To słowo wojna. 24 lutego Rosja dodała do tego słowa jeszcze jedno, tworząc wyrażenie pełnowymiarowa wojna. Wielu światowych przywódców, w tym polscy politycy, zabiegają na arenie międzynarodowej o stosowanie jak największych sankcji wobec Rosji. Jednak zdaniem prezydenta Francji nie należy zbytnio upokarzać Rosji, bo tylko wtedy po zakończeniu walk można znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie. Słowa Emmanuela Macrona ostro skrytykował na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy. Apele, by nie upokarzać Rosji, mogą upokorzyć tylko wygłaszającą je Francję. Rosja upokarza samą siebie, napisał Dmytro Kuleba. A Rosja kolejny raz grozi państwom Zachodu, że będzie atakować nowe cele na Ukrainie, jeśli sojusznicy dostarczą jej rakiety dalekiego zasięgu. Zdaniem analityków wojskowych, obecna faza to wojna na zmęczenie przeciwnika. Rosjanie ograniczyli teren walk. O dalszych losach wojny zdecydują zasoby obu stron i morale obrońców, a także dostawy ciężkiego sprzętu z Zachodu.